Witam Was serdecznie w redakcji Poeta Jadu. Przychodzę dzisiaj do Was z najnowszym rocznikiem Lirki Miłosnej 2022 pod tytułem Wiersze o wzięci ostatniej romantycy. Po francusku to mniej więcej brzmi Le version chanté, le dernier romantique. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam. Najwyżej nasza kochana tłumaczka Danusia Sutka-Jakowska zostawi mi niezłe lanie. Oczywiście w przenośni. Ale chciałabym właśnie podkreślić, że to jest edycja polsko-francuska. Wiersze tutaj umieszczone są przetłumaczone na język miłości, czyli na język francuski. Przynajmniej ja to tak odczuwam. Dla mnie język francuski zawsze był wyjątkowym językiem. Językiem, który się kojarzył z czymś eleganckim, z czymś prestiżowym. No i przede wszystkim z językiem miłości. Wydaje mi się, że niektórym z Was także się kojarzy z różnych względów właśnie z tym językiem. Słowo o publikacji. Nie będę dzisiaj nic czytać także bez obaw. Chciałabym Was tylko zachęcić do sięgnięcia po tą książeczkę. Jak już wspomniałam wcześniej, przekładu na język francuski wierszy dokonała Danuta Sutka-Jakowska. Korektą francuskojęzyczną zajął się jej małżonek, który jest tłumaczem przysięgłym, pan Mirosław Kajkowski. Korekty polskojęzycznej dokonał Wojciech Janisiak, wszystkim już znanym, przynajmniej tym, którzy współpracują z poetariatem. Redakcją zajęłam się ja, czyli Magdalena Kapuścińska, gdyby ktoś jeszcze nie widział, jak się nazywam. Ale śmiało i bezczelnie mogę stwierdzić, że chyba znacie to nazwisko doskonale, prawda? I kojarzycie. Książka została wydana w Fundacji Poetariat. Co mogłabym jeszcze rzec o tej publikacji? Dzisiaj wszystkie książeczki z egzemplarzami autorskimi wyfrunęły do autorów, także spokojnie można już zamawiać u nich książeczki. One pewnie jutro do nich dotrą, więc jest szansa, że do końca tygodnia Wasz wymarzony egzemplarz dotrze także do Was. Ja tak pokrótce może tylko wspomnę, skąd się wzięła ta publikacja. Akurat ta, oczywiście roczniki Lirki Miłosnej już reaguje od kilku lat. Pierwszą z nich była Rytuały, gdzie wspólnie z Dorotką Bylską, Teresą Gęsiarz oraz Bogusławą Chwierut wydałyśmy erotyki pod tytułem Rytuały. To była nasza taka mała antologia, rocznik Lirki Miłosnej. I od tego tak naprawdę się zaczęło. Nie wiem, czy niektórzy kojarzą taką różową okładkę z jednorożcem na przodzie. Potem była współpraca między innymi z Poezją na Każdy Dzień z Magdą Krajewską i żeśmy wydały w wydawnictwie moim autorskim książeczkę w głównej mierze zainicjowaną przez Monikę Magdę Krajewską, która nosiła tytuł Poezja po zmierzchu. Tam również mieściły się wiersze te liryczne, miłosne, ale także i erotyki. Potem pokazała się książeczka pod tytułem Rykowisko i tutaj ubraliśmy miłość w tak zwane odgłosy natury, instynkty zwierzęce. Czyli przemówiła miłością sama Matka Natura. Rok temu, czyli tą poprzednią publikację, wydaliśmy pod tytułem Wiersz o wzięci. To jest kontynuacja tego projektu. I chciałabym nawiązać już, skoro już nawiązamy... Aha, przepraszam, jak zawsze się mylę i zapominam o pewnych rzeczach. Poprzednią edycję, czyli Wiersz o wzięci, wydaliśmy w polskim języku. Natomiast świetną okazją do upublicznienia wierszy była możliwość nagrania w studiu lektorskim przez Czarka Papaja. Te wiersze z poprzedniej edycji można odsłuchać zupełnie za darmo na stronie YouTube czy na kanale YouTube Poetariatu. Postaram się zamieścić jakiś odnośnik do tego, żeby łatwo i sprawnie można było kliknąć.
Jak już wspomniałam, książki można zamawiać u wybranego przez Ciebie autora. Można też zamówić w Fundacji Poetariat. Te osoby, które już zamówiły książeczkę w przedsprzedaży, zapewniam, że te książeczki dzisiaj jeszcze wyjdą pocztą do nich. A tych, którzy by chcieli, mieli ochotę zamówić od swoich ulubionych autorów bądź od fundacji, chciałabym wymienić, żeby było wiadomo, do kogo się zwrócić. Otóż ostatnimi romantykami w tej publikacji Le Dernier Romantique są Magdalena Krzesicka, Klaudia Kusińska, Urszula Lewartowicz, Zuzanna Marciniak, Joanna Marcinkowska, Monika Milczarek, Anna Paszkiewicz, Jolanta Engel, Marcin Rogalski, Hanna Rozmarynowska, Lidia Ryś, Katarzyna Brus-Sawczuk, Eliza Segiet, Andrzej Wróblewski, Renata Batko, Natalia Owsiana-Bilska, Bogusława Chwierut, Anna Czartoszewska, Wojciech Dąbrowski, Ewelina Duchnik, Lucja Dudzińska, Teresa Gęsiarz, Wioletta Gocoł, Elżbieta Jach, Bartosz Jasiński, Krzysztof Jeleń, Ewa Kaczmarczyk, Magdalena Kapuścińska, czyli ja, i Gerard Krzemiński. Warto by było dodać także, że publikacja została objęta patronatami grupy literacznej na KRH, Fundacja Otwarta na Twórczość, Wydawnictwo i Kultura, oraz Poezja na Każdy Dzień, bardzo dobrze Wam znana, bardzo poczytny blog, Tomikowo oraz Poetariat. W książce znajduje się po dwa wiersze każdego z autorów, przetłumaczone na język francuski. Są to bardzo piękne wiersze, pełne wyznań miłosnych, pełne pragnień, pełne ciepła, uczuć. Nie chciałabym tutaj za dużo mówić, bo warto sięgnąć po tą publikację. Ja Was serdecznie zachęcam. Wśród osób, które będą najaktywniejsze pod filmikiem, czyli które będą komentować, udostępniać, rozlosuję taki oto egzemplarz. Myślę, że warto. A póki co, dziękuję za uwagę. Żegnam się z Wami. Życzę Wam mnóstwo miłości. Przede wszystkim tej do siebie. Au revoir.